Halo, halo, cześć, siono, witajcie, z tej strony Mafia Solid i bardzo serdecznie witam was w kolejnym vlogu. Pewnie tak się nie spodziewaliście, że to będzie wyglądało, ale postanowiłem, że coś takiego trzeba zrobić. Gdzieś tam, wiecie, większość to będzie Engine Souls, bo jak sami pewnie widzicie dobrze, data za sterami 60 naszego 3P-ka, żeby nie było, że przecież to nie 60 czy 3P-ka. No, także za sterami 3P-ka, no i fajnie, wreszcie mogę wam pokazać ten pług, który, kurczę, to gdzieś tam wiele razy na tych vlogach się pojawił, jak sobie odstawiony stał. No ale jak sami dobrze też widzicie, no półobrotowy, ale na zagłon łorane. No ale tutaj dobrze idzie dostrzec, jaka jest naprawdę różnica, jak fajnie te odkładnice działają. Niestety no trzeci, czwarty rok rzędu orania. No i sami też widzicie, jak już no idzie może dobrze, ale już chyba ostatni rok, bo naprawdę ma ciężko, trzeba byłoby od nowa gdzieś takie dokładnice dostać. Najgorsze jest to, że nie wiemy totalnie, co to jest za pług, jaki dokładnie trzeba byłoby wszystko mierzyć i próbować gdzieś takie odkładnice dostać. Nie wiem, czy tak nie będzie, bo naprawdę 3P fajnie sobie z nim radzi, no i przy okazji naprawdę robi fajną robotę, dobrze odkłada, sami zresztą widzicie po orce. Będzie gdzieś w dalszej części tego vloga coś w tym stylu, można tak powiedzieć. Będzie ujęcie, bo tata przemieni po prostu pługi. Będzie orał tym naszym starym, tak zwanym overroomem, który kiedyś sobie żeśmy tam pofarbowali. I naprawdę, no, tamtemu wiele do tego brakuje. Jednak te krótsze skipki przy tych pługach polskich, jak to wcześniej wyglądało, no nie działają aż tak dobrze jak powinny. No szkoda, że później nie udało tego puga zrobić, bo pewnie starzy widzowie pamiętają, jak to było. Jeżeli nie, to przypomnę, kupiliśmy ten puk za te pieniądze gdzieś tam. Trafiła się okazja, pojechaliśmy po niego, ale niestety nie było przy nim siłownika. Myśleliśmy, że to nie będzie aż tak ogromny problem, by to zrobić. Kupiliśmy kilka, jak nie kilkanaście siłowników, gdzieś teraz te siłowniki, a to na przykład do talerzówki się przydały, a to do innych jakichś tam maszyn, i te siłowniki po prostu leżą. No ale niestety jednak siłownik typowo od pługa, czyli od danej maszyny, jak był, to tam nawet milimetr już robił różnicę. Było kilka siłowników, próbowaliśmy później przerobić, no bo niestety nie mogliśmy dostać idealnie takiego, żeby pasował w to samo miejsce, które było wcześniej w tym pługu. No i niestety był taki problem, że jak już później zaczęliśmy przerabiać, żeby było albo gdzieś mocowanie jego przy pługu na górze, tej śrubie takiej, no to niestety już tak wychodziło, że gdzieś albo brakło tego centymetra, albo milimetra, ciężko było go w ogóle uobrócić, ten pług. No i niestety gdzieś tam po roku walczenia, kupowaniu tych siłowników, żeśmy zrezygnowali, bo wtedy też ogólnie ten pług jest przerobiony. Nie wiem, czy to będzie widoczne, gdzieś tam może, jak sobie zwrócicie uwagę, w którym momencie, gdy będziemy się obracać, no to będziecie widzieć, że mamy zrobione łączenie. Ogólnie tam, wiecie, gdzieś pierwsze co kupiliśmy ten pług, od razu obcięliśmy, wymierzyliśmy wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi, żeśmy odcięli tą ostatnią skibę, bo z trójką, no próbowaliśmy go podnieść, no to było, no podniósł, ale boję się, że prędzej czy później mogłoby się to skończyć źle, bo naprawdę przodem trochę miotało, no i za ciężko też, nie, z jakiejś tam jednej strony ciężko by miał to też uciągnąć, może lepiej by dociążało, ale woleliśmy, żeby to zrobić właśnie dwójeczkę z tego wszystkiego. Gdzieś tam, wiecie, mówię, to fajnie było zrobione, bo w razie W zawsze od razu była dokładka tej trzeciej skiby. No ale niestety nie udało się tego zrobić. No i powiem wam tak, na dwie skiby orać to masakra z jednej strony, bo praktycznie mało co ubywało, jakoś tak, kurde, dziwnie to wyglądało, a przy trzeciej skibie od razu całkiem inaczej i ten pług szedł i to naprawdę już ta robota też ubywała w jakiś tam pewien sposób, więc no po prostu pomyśleliśmy, że dobra, nie będzie on obrotowy, poddaliśmy się, można tak powiedzieć, w jakiś tam sposób i żeśmy sobie zostawili trzyskibowego, nieobrotowego. No i fajnie, gdzieś tam ostatnie lata praktycznie w ogóle nie był używany, że tak będę gadał, overroom. Nie był używany w ogóle praktycznie nic, tata gdzieś tam, ja jedynie za czasów, jak orałem, bardzo lubiłem z kolczatką orać, bo naprawdę świetna robota, wtedy też lepiej jakby go dociągało i te skiby lepiej troszeczkę kryły z tą kolczatką, mówię, ją ściągało go na prawo, więc bardziej jakoś to dokrywało, przynajmniej takie miałem wrażenie. Myślę, że gdzieś na starych vlogach spokojnie byście się tego dopatrzyli. No i ja lubiłem z kolczatką, ale tata z kolczatką mnie orał, od kiedy też gdzieś tam mieliśmy ten nasz agregat, to nie było sensu ciągnika męczyć, no bo to jednak też musi, wiecie, uciągnąć, a to jest tylko i wyłącznie 3P. Gdzieś tam możecie słychać, jak trochę
nam uderza na dwójce, ale no faktycznie jest ta skrzynia do rozebrania. Chcemy poczekać, aż jeszcze jakiś przynajmniej jeden bieg będzie do zrobienia, żeby jak już wiecie, ściągnąć to wszystko, to wymienić kilka trybów, pewnie za jednym razem, żeby to już miało też ręce i nogi, żeby to pochodziło dłuższy czas, bo praktycznie no możecie to też zauważyć, że jednak gdzieś tam ta dwójka przeze mnie jest omijana często. Od razu z jedynki trójka najczęściej była capowana, żeby w tą dwójkę się po prostu nie bawić. Jedynka też już ma mały problem, bo czasami wyskakuje, więc to tak jest. Także możemy tutaj spokojnie już się przenieść. Myślę, że o, tutaj teraz będzie jakieś tam ujęcie właśnie do tyłu. Tata się bawi z tą kamerką, całe szczęście. Gdzieś tam przynajmniej będziecie mieli te vlogi, bardzo chcieliście. Więc proszę bardzo, fajnie, że to teraz się coś tam udało. Od czasu do czasu właśnie nie wiem, czy w taki sposób to będzie wyglądało, czy to będą engine sony. To już zależy, to już też zależy od was, możecie dać znać. Jak będzie o czym poopowiadać, to myślę, że czemu nie? Zawsze tak się przenieść wirtualnie w jakiś tam pewien sposób na solet. Spoko, może to podziałać. No niestety orki, jak ja byłem, nie udało się nagrać. Bo już praktycznie jak przyjechałem, to już było wszystko poorane tak jak miało być pod siewy. Więcej nie było sensu orać, bo teraz poszedł oprysk na właśnie to, co nie było zalane tam, gdzie były te chwastowiska, to wszystko. Czekamy teraz na lepszą pogodę i będziemy tym pontonsem pryskać właśnie przy okazji dodając jeszcze coś na chwasty, żeby za jednym razem wykonać dwa zabiegi. Paliwo drogie, to trzeba jak najwięcej sobie tutaj, jak najmniej roboty przysparzać, więc za jednym razem zrobimy te dwie rzeczy. Mam nadzieję, że pontons fajnie podziała, bo tutaj chcemy wreszcie tej miotły się pozbyć. Chciałbym, żeby wreszcie to zboże naprawdę wyglądało, miało ręce i nogi. Nie wiem, mam nadzieję, że już sobie przeniosłem się i jesteśmy gdzieś na kolejnym ujęciu. To jest już tam 1-2 dni później, orane już tym drugim pługiem. I tu faktycznie gdzieś wydaje mi się, że nocami też dobrze widzicie. No to nie idzie tak ta orka, jakby miała iść, nie? Więc ja pewnie gdybym był, to nie wiem, czy nie założyłbym kolczatki i nie próbowałbym głębiej na dwa. Ja po prostu lubiłem, jak było dobrze zaorane, nie? Jak pole wyglądało, jak ma wyglądać. No ale to jakoś idzie. Więc naprawdę spoko to wyszło. Tata gdzieś sobie tam to wszystko ponagrywał. Będzie jeszcze chyba ostatnie ujęcie, z tego jak dobrze patrzyłem. Będziemy mieli sobie ogarnięte bronowanie właśnie przed tam gdzieś tymi całymi siewami. Ogólnie ten filmik no powinien wyjść o wiele, wiele wcześniej, ale niestety było tak, że po prostu tata mając tą kamerę wcześniej, zanim ja przyjechałem i udało się ogarnąć, no to niestety tata gdzieś za długo przytrzymywał palcem i zamiast wideo moda, to się fotomod wgrywał i wiecie, robiło zdjęcie po prostu co tam sekundę czy co dwie, więc niestety sporo materiału poszło, nie będę mówił co. Ale naprawdę wyszło to dość dobrze, teraz jeszcze tą orkę udało mu się wtedy dograć. Kilka właśnie ujęć gdzieś tam na kamerze zostało, które udało się faktycznie dobrze włączyć tą kamerkę, więc no już teraz też będzie inaczej, bo już nauczyłem tatę co i jak dokładnie ma patrzeć, kiedy się załącza taki, a nie inny tryb w kamerce GoPro. A propos teraz siewów, jak to tam wszystko ładnie poszło, mam kilka zdjęć, jak to teraz to wyglądało na dzień, czekajcie, już sobie zerknę tylko w kalendarz, piątek 7 października, tutaj macie zdjęcia właśnie z Przężyta, które sobie sieliśmy, Przężyta Corrado od Wronkowskiego. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, to co robi siewnik, to robi siewnik, to co robi oryginalne zboże, to robi oryginalne zboże. No i to też bardzo fajnie w tym roku to pokazało, więc mam nadzieję, że to będzie kolejny krok gdzieś, żeby jednak więcej tych nasion z centrali niż bawić się swoimi. Wiadomo, gdzieś tam jak idą na paszówkę to też, ale to mimo wszystko suma summarum wychodzi to samo i efekt no możecie teraz sobie sami dojrzeć. Tutaj tak to przeżyto pięknie wyglądało, bez wałowania. Tutaj podziękowania, tak jak Krzysiu mówi, ja bym tego nie wałował. Krzysiu faktycznie gdzieś u siebie tego nie wałuje, to jest siewnik jeszcze talerzowy, gdzie Krzysiu u siebie tym swoim siał i też nie wałował i dawał radę, więc tutaj naprawdę spoko, bo mega fajnie to wyszło. Równiutkie schody, wszystko ładnie, pięknie. Tutaj zaś macie teraz ujęcia z pszenicy i przężyta, które sieliśmy właśnie, był ten vlog, który ja nagrywałem. To jest ten pierwszy z siewu naszym siewnikiem. I tutaj już jak widzicie, gdzieś poszła brona jeszcze po siewie, gdzieś poszły wały. Poszły w taką pogodę, kurde, wydaje mi się, że było chyba trochę za mokro. No ale po prostu, żeby te ziarka na ziemi nie leżały i nie wiedzieliśmy,
co później będzie z pogodą, czy nie będzie gorzej, czy nie będzie dłużej padało i w ogóle nie zwałujemy. Woleliśmy, tata zaryzykował, wolał tak zrobić. Wiadomo, wschody będą trochę dłuższe, ale może później nadgoni. Choć mimo wszystko widać to już do tutaj, że to jednak jest to swoje zboże, już nie wszędzie tam, gdzie miało zejść, zeszło. Zobaczymy summa summarum, jak będzie to wyglądało. Chyba dopiero na wiosnę, jak tą zimę sobie to przetrwa, co zdąży wykiełkować, co zdąży się ukorzenić fajnie. Więc zobaczymy, tata też coś tam ma testować właśnie jeszcze na zimę. Jakiś oprysk, gdzie pozwoli się zbożu bardziej ukorzenić, jakaś tam, nie wiem czy to nowość czy nie nowość, ale po prostu chcę to spróbować. Jako iż tych azotów u nas za dużo w gospodarstwie nie ma, no to chociaż żeby to przeżyto korado. Może na ten rok fajnie wyszło, mimo wszystko, tak? Jak na taki rok. No na razie póki co wygląda to świetnie. I oby tak zostało, mega się cieszę. Na wiosnę mam nadzieję, że uda się zjechać. Mam nadzieję, że uda się poogarniać to wszystko. Żebym mógł sobie też dla was jakieś vlogi nagrać. Orki nie ma dużo. Bo tak szczerze, no możemy śmiało powiedzieć, że takie 5-5,5 hektara jest zasiane na zimę. Także gdzieś tam czwóreczka tej orki maksymalnie jest, do tego dochodzi ten poprzecznik, dobrze wam znany. Więc zobaczymy co tam jest teraz, aktualnie były tam wykonane opryski na te chwasty, żeby to wszystko pousychało na zimę, żeby to później na wiosnę też ta oreszka wyglądała. No i też żeby wiadomo, może gdzieś tam przyoszczędzić później i nie jakieś drogie opryski kupować na chwasty, bo może czymś łatwym i tanim to pójdzie. Tutaj gdzieś jeszcze będziecie mieli ujęcia, jak gdzieś tam tata jak wjechał sobie bronami po tej orce, żeby przed agregatem to ogarnąć, wyrównać. Gdzieś tam najlepiej to chyba by wyglądało tego dnia, jak sieliśmy sobie z Krzysiem to korado, bo tam akurat naprawdę bardzo fajnie to wyszło, ponieważ orka była zrobiona no, w taką dość fajną, wilgotną pogodę. Więc to wszystko fajnie się tam rozwaliło, do tego padało, tata pojechał z bronami, ciągnął to pięknie. No i jak wjechał, wiecie, przestało padać, wjechał później agregatem. No i sami dobrze widzieliście, jak fajnie później nam się z Krzysiem oczywiście tutaj siało. W międzyczasie gdzieś tam sobie zacząłem zerkać, bo naprawdę no siewnik zrobił na mnie ogromne wrażenie i talerzowy to talerzowy. Gdzieś tam zacząłem sobie zerkać, jak to by było z 60 i faktycznie gdzieś się udało znaleźć filmiki, gdzie taki trzypek czy 60 popyla sobie z takim agromaszem 3-metrowym, ale są i też agromasze 2,5-metrowe. I nie ukrywam, że może, czy na wiosnę, nie wiem, ale na jesień będę chciał bardzo mocno pogadać, aby taki siewnik sobie przetestować. Bo naprawdę, no jak się zasieje, tak później jednak o ten plon sobie zadbamy. To jest całkiem inaczej, mówię, no jest tutaj, póki co jest na razie ogromna różnica. Fajnie, że udało się taki eksperyment tym zrobić, także pozdrowienia dla Krzysia jak najbardziej. Ale mówię, szkoda też, że no byłem chory, jakoś nie spróbowaliśmy, bo pewnie gdyby tak było, miałem chęć gdzieś tam sobie nawet wziąć tego naszego trzypeka i spróbować, tylko bałem się gdzieś, że wiecie, jednak po tej drodze te dziury, gdzieś jak mnie niepotrzebnie bujnie, to jest jednak ciężar. No i na pewno nie mógłbym go tak zasypywać, więc trochę byśmy nie wykorzystali tej możliwości tego siewnika w jakiś tam pewien sposób, bo tutaj fajnie, wiecie, sobie go zasypaliśmy nawet niepełnego i można było siać, siać i siać. A w tym naszym, no to tak jak sami dobrze widzicie, przy większym wysiewie praktycznie robiliśmy okrążenie jedno i to czasami nawet gdzieś nie starczało. Więc na takie dość monotonne i męczące, ale tyle lat się siało, więc też nie ma co narzekać. Ale eksperyment fajny, więc mówię, tutaj coś będziemy sobie myśleć, może jakieś fajne maszynki udałoby się potestować. Na razie zobaczymy. A propos poletek, myślę, że na dniach będziecie mieli filmik, bo już Krzysiu kukurydzę zaczął kosić. Ma już przyjechać Tomek na dniach. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, 21 października, czyli za półtora tygodnia w jakiś tam pewien sposób, widzimy się u Krzysia. Mam nadzieję, że nic się nie rozpęta i nie tylko sami youtuberzy, ale będziemy mogli się też z wami spotkać. Także jeszcze czekamy sobie na zielone światło od Majsadura. Tomek przyjedzie, wszystko sprawdzą, także vlog będzie. Czekam sobie na materiał, miał być dzisiaj vlog z Kiszonki, ale coś u Krzysia jest problem z internetem i powoli dopiero mi dosyła ten materiał. Więc też wybaczcie, że czasami te vlogi od Krzysia wychodzą z mega opóźnieniem. Ale po prostu, niestety, ale tak wiecie, no Krzysiu musi mieć też czas, mówi, że teraz ma teraz straszny zapierdziel, więc nie było kiedy wrzucić, był weekend, coś tam wrzucił, ale niestety to do końca nie wyszło, więc na dniach, myślę, że najbliższych zobaczycie filmik z Kiszonki i jak tylko dostanę informacje na temat poletek, od razu pierwsze co zrobię, wrzucam wam to, byście też wiedzieli, byście mogli sobie zaplanować, byśmy mogli się wreszcie chociaż ten raz w roku z wami spotkać. Dobra, w tym vlogu to by było na tyle, myślę, że dość fajna opcja, dajcie znać, możemy sobie takie coś robić, jak najbardziej.
najbardziej, jeżeli tata będzie chciał coś tam nagrywać, gdzieś tam też ten engine sound na pewno będzie się pojawiał. Także co, do kolejnego vlogasa. Dzięki za uwagę, na razie, strzała, trzymajcie się, cześć.